Now I see like the TikTok generation, people just think that it's like cool to just be like a goofball. People make jokes, maybe they insult each other a bit, like friendly banter's fine. But in public, you gain no value and there's nothing in it by self-deprecating or deprecating on your brothers. It's not funny and it's not impressive. So if you want to keep a crew, to me, you can't do that. Też to zauważyłem, że nasze pokolenie jakby obraża swoich ziomali najbliższych. Takie TikTokowe pokolenie jakby wstawia jakieś TikToki, gdzie się swojemu takiemu ziomalowi robi jakąś krzywdę, się go poniża i takie coś. Nie wiem, no trochę dziwne. Według mnie się powinno mieć jak największy respekt dla swojego ziomka, bo skoro go wybrałeś jako swojego zioma, skoro z nim trzymasz, to powinien być ktoś ważny w twoim życiu i powinieneś mieć do niego jakiś respekt, a nie go wyzywać, tak poniżać. To nie przechodzi. Po prostu to nie przechodzi. Przemyśl to. Napisz w komentarzu, co ty myślisz. No i następnego.